Hej wszystkim! Z tej strony Atakama na Waszych ekranach kolejny odcinek z Poczty od Widzów. Słuchajcie, ja wiem, że dawno tego nie było i wiem, że obiecywałam, że będzie, ale musicie też mnie zrozumieć, że ja poza YouTubem pracuję, no i niestety nie bardzo mam czas, żeby to nagrywać. Także naprawdę będą się pojawiać te odcinki, ale na pewno będą dużo rzadziej niż wcześniej. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. A teraz nie będę już przedłużać i lecimy. Mam tutaj te nożyczki, które dostałam chyba w zeszłym odcinku. Oczywiście mamie będą nam tutaj pomagały przy otwieraniu, także lecimy. Pierwszą paczuszką jest taka, w taką stylową panterkę. Jest ona od, już Wam mówię, Marii. Prosiliście mnie, żebym nie czytała miejscowości, także nie będę tego robić. Musimy się teraz zabrać za odpakowywanie. Wow! Pełno takich rzeczy! O, to jest fajne! Taki wypełniacz. Dobra, jakbyście coś w tle słyszeli, to albo mój sąsiad włączył głośną muzykę, albo pies. Dobra, to odłożę sobie na bok. Widzę tutaj, co jest w paczce Ata. Okej. Jaki słodki lisek! Pokolorowałam pachnącą kredką. Już chyba za długo leżała, ale wierzę, że tak było, bo są takie kredki. List na odcinku, list prywatny z małą prośbą. Coś, co bardzo lubisz, coś, co zbierasz. Moje małe bazgroły do zeszytu, co nieco bardzo pysznego, naklejki, coś małego, co leczy złość. Ojejku, coś pięknego, kilka małych pytań, coś ładnego. O Boże, ile tutaj rzeczy, Matko Bosko. Dobra, no to co? Lecimy. Ja to sobie odłożę na bok, w razie co, żeby móc podglądnąć co i jak. I Wy też, żebyście widzieli. O, chyba tak. Okej, mamy tutaj dwójeczkę. Mamy jedyneczkę, bo to jest list prywatny, to ja sobie to poczytam poza odcinkiem. Mamy tutaj list na odcinek. Cześć, mam na imię Marysia i mam 12 lat. Uwielbiam koni i układać kostki Rubika. Umiem wszystkie kostki Rubika ułożyć. Wow! To mój pierwszy list w życiu do youtuberki. Trochę się boję, że może Ci się moja paczka nie spodobać. Nie ma takiej opcji, kochana. Marysia, dobrze przeczytałam. Jeżdżę konno od 5 lat i bardzo chcę się nauczyć skakać przez przeszkody. Ojej, no to życzę powodzenia i trzymam kciuki. Bardzo Cię lubię, Acia. Oglądać moją ulubioną serią na YouTubie Star Stable i Alicja Online. Już na samym początku mówię, że nie umiem rysować, ale Ty to pięknie rysujesz. Na pewno nie, kochana, przestań. Lubię oglądać kucyki Pona, ale większość osób się z tego śmieje. Ja nie zwracam na to uwagi. Dzięki Tobie, bo nauczyłam się od Ciebie, że każdy ma być sobą takim, jakim jest. I to jest super, to jest totalnie super. Bardzo się cieszę. Ja też lubię kucyki Pony. Dobra. To tyle w tym liście. Mam nadzieję, że paczka ode mnie Ci się spodoba. Pozdrawiam Ciebie, Godzieka, i całą Twoją rodzinkę. Dziękuję. Pozdrowisz mnie i moją kuzynkę Milenę. Oczywiście pozdrawiam Ciebie, Marysiu, bardzo serdecznie, i Twoją kuzynkę Milenę. Zobaczcie, to było wysyłane 17.03, a mamy maj, styczeń, ty marzec, kwiecień, maj. To jest 2 miesiące temu, zobaczcie. No i niestety nie miałam czasu szybciej tego otworzyć, naprawdę. Dobra, odkładam sobie na bok i lecimy dalej. Dwójka to był list prywatny. Okej, okay. Tu mamy pytanka. Tu mamy słodki kubek witamin. Bardzo dziękuję. Tu kolejne pytanka, widzę, tutaj sobie pozbieram. Okej, okay, słuchajcie, powyjmowałam wszystko, bo naprawdę było ciężko się odnaleźć, ale mam, znalazłam trójeczkę. Coś, co bardzo lubisz. Czyli co lubię? nie wiem, takie malutkie? Okej, słuchajcie, podklejałam to wszystko i były tam 3 grosze. Była masakra, naprawdę strasznie ciężko było to w ogóle otworzyć. Bardzo bolą mnie teraz paznokcie. Mocno to poprzyklejałaś, ale dzięki. Dobra, to teraz lecimy po czwóreczkę. I czwóreczkę mamy tutaj i to jest coś, co zbierasz. Teraz wymacamy. Zobaczymy, co to jest. O! Zobaczcie, to jest Filuś. Jaki ładny. Jejku. Śliczny. Naprawdę. To jest coś jak znak zodiaku albo coś podobnego, ale naprawdę ładny. Ja Ci dziękuję bardzo. Mam ich teraz bardzo, bardzo, bardzo dużo. Okej, lecimy po piąteczkę. Znalazłam piątki, ale mam szóstkę i to jest do zeszytu.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć piątki. Tam było moje bazgroły, ale naprawdę uwierzcie mi, że nie mogę tego znaleźć. Tutaj mam... Aha, pełno rzeczy. Dobra, ja Wam nie będę tego pokazywać, bo już mówiłam, że wklejam to wszystko do zeszytu. Także nie będę Wam tego teraz pokazywać. Pokażę Wam już zeszyt, jak będzie w całości zrobiony, żeby nie było. Teraz mamy siódemeczkę. To jest co nieco bardzo pysznego. Okej, okay. Zobaczymy, co to może być. Mamy batonika i mamy taką czekoladkę tiramisu. Może być bardzo pyszne. Bardzo dziękuję. Naklejki! Słuchajcie, naklejki są super. Ja w ogóle zbieram wszystkie naklejki, jakie tylko są możliwe. Jestem maniaczką naklejek, serio, uwierzcie mi. Naprawdę, naklejki to jest po prostu moje życie. Ojej! Nie, dobra, mamy takie naklejeczki, myszki, jakieś takie, zobaczcie, motylki. Bardzo fajne, na pewno się przydadzą do ozdabiania, także bardzo dziękuję. I teraz mamy dziewiąteczkę. Coś małego, co leczy złość. To jest miękkie, słuchajcie, dziwnie miękkie. Dobra, otwieramy. O! Jest to po... ojej! Per domire. Acia, okej, okay. Co to? O Jezu, to jest gniotek! Ale mega, słuchajcie! O, jaki on jest miły w dotyku! O ja! Fajne! Ojejku, on jest takiego mega fajnego materiału, że jak się wgniecie, to on się sam, wiecie, wraca do... Ale on jest milutki! Dobra, to się przyda, na pewno się przyda na złość, także dziękuję bardzo. Siódemeczka, czyli coś, co zrobiłaś sama i mamy dwie części tego, także zaraz zobaczymy. O! Zobaczcie, jaki fajny! O, nie wierzę! Jejku, naprawdę, 12 lat i zrobiłaś coś tak świetnego, po prostu wow, jestem w szoku, naprawdę. Dobra, będzie nam tutaj, będzie tutaj z nami siedział na boku i mamy jeszcze jedną część tego, co zrobiłaś sama. Wow! Spójrzcie, jaki fajny. Ojejku, zobaczcie, on trzyma grosik tutaj na szczęście. To jest piesek. To jest Riley. Tutaj są same takie, zobaczcie, pytania. To jest też. I 12 jest, z tego co widziałam. Pytanka. SSO czy AO? Ciężko mi odpowiedzieć. Chipsy czy lody? Chyba chipsy. Kot czy pies? Nie potrafię odpowiedzieć. Koń fryzyjski czy haflinger? Fryz. Jak poznałaś Godziaka? Przez internet. Lubisz chomiki? Pewnie, że tak. Co sądzisz na temat ludzi, którzy są zawsze poważni? Wiesz, to zależy, no, są sobą. Myślę, że tak zostali też wychowani, taki jest ich charakter. No, ja lubię się zabawić, lubię być szalona, dziecinna. Ludzie są różni. Umiesz tańczyć? To zależy co. Czy będzie 12-godzinny live? Myślę, że kiedyś tak. Czy byłaś pilną uczennicą? Tak średnio, zależy z jakiego przedmiotu. Dlaczego nie przyjmujesz do znajomych na SSO? Teraz się to troszeczkę zmieniło. Czy możesz zrobić live'a z SSO na serwerze Lasek? Jasne, często tam robimy live'a. To wszystkie pytanka, nic nie szkodzi. Klara Ship Kite, Kite, dobrze? Okej, okay, grasz na lasku, super. Bardzo dziękuję za pytanka, mam nadzieję, że Cię zadowoliłam. I tutaj mamy jeszcze trzynasteczkę, uważaj. Okay. O, jaka ładna bransoletka! Zobaczcie! Jaka śliczna, naprawdę, to jest w ogóle wow, prześliczna, dziękuję bardzo. Dziękuję Ci raz jeszcze za wszystko, buziaczki. Okej, mamy następny liścik i tutaj jest Oliwia napisane, że to jest od Oliwii. Mam nadzieję, że zmieszczę się ogólnie w czasie, ponieważ do niestety tego czasu jest mało, a rozerwiemy to, a czemu by nie? Okej, znalazłam liścik. Droga Atakamo, mam na imię Oliwia, oglądam Cię od 23.12.2016 roku, chyba coś około tego. Pierwszy odcinek, który obejrzałam, był to magiczne konie arweskie w Star Stable. Zrobiłam Ci, narysowałam syrenkę. Przepraszam, że jest narysowana ołówkiem. Nic nie szkodzi, niestety nie umiem ładnie kolorować. Tak w ogóle, to Cię serdecznie pozdrawiam. Przepraszam, że tak brzydko piszę, ale się staram ładnie, bardzo ładnie.
Ostatnio na Twoim kanale pojawił się filmik z zaszytkami filii. Obecnie tych kucyków mam ponad 80, zbieram je od dawna. Na szczęście mam 5 lub 6 powtórek. To i tak mało. Mam nadzieję, że będzie więcej takich filmików z otwierania saszetek. Myślę, że tak. Pozdrawisz mnie i moją rodzinę i psa Igę. Pewnie, że tak. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i Twoją całą rodzinkę. Jak coś, ja też Cię pozdrawiam. Kodziaka, pieska i kotka. Dziękuję bardzo. Pytanie. Zagrasz kiedyś w Minecraft? Pewnie, że tak. Masz drugie imię? Mam. Nie powiem Wam jakie. Twój ulubiony kolor to niebieski. Ile masz lat? Obecnie 24. Ile Godziak ma lat? Obecnie 28. To wszystko. Pozdrawiam Cię już trzeci raz. Dziękuję bardzo. Również Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Tu znalazłam jeszcze coś takiego. Powody, że Twój pies Cię kocha. Ja to sobie przejrzę, słuchajcie, wszystko poza odcinkami, żeby nie przedłużać. I teraz zajmiemy się tym, co tutaj mamy. To jest ta syrenka, o której pisałaś w liście. Jest bardzo ładna, naprawdę. Mam nadzieję, że kiedyś zaczniesz kolorować i nie będziesz jakby przejmować się tym wszystkim, bo trzeba zacząć, żeby nauczyć się, prawda? Mamy tutaj pełno kart. Pełno kart, słuchajcie. Co to są w ogóle za karty? Nie mam pojęcia. Tu mamy krabę, naklejki, jakieś ogórazki. Co to, pomidorki? Co to jest? Serio? A to są chyba te karty z... Co, kurczę? Czy to nie są ze świeżaków? Nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie, naprawdę. Dobra, mamy takie karty. Lecę dalej. Co tutaj ciekawego jest? Kolejne karty. To nie wiem. To co to jest? O, to jest od Filii. Tak, dokładnie, to jest od Filii. Dobra. Lecimy dalej. Tu mamy pieski. To jest karteczka z Yorkiem. Śliczny, naprawdę. Tu mamy, jejku, naklejki. Zabrakło mi słów. Tu też. Bardziej niż o księciu z bajki marzę o nowej parze butów. Bardzo fajne, naprawdę. Co to jest? Lista przedmiotów. Wróżba, ostrożnie, figurka. Coś dla Aty, coś dla Godziaka. Ojej, ozdobi Twoje dłonie. Tu mamy herbatkę, z tego co widziałam. Mamy też kolejną kartę. Ja nie wiem, co to są w ogóle za karty, słuchajcie. Tu mamy jakieś 1, 2, 3. Tutaj York. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, ale dobra. Tutaj mamy kolejną naklejkę. Dzień jest lepszy, kiedy masz na nogach świetne buty. Okej. Okay. Mamy tutaj dwójeczkę. Otwieram. Okej. Okay. To jest chyba z Kinder Niespodzianki. Słuchajcie, to jest tak małe, że po prostu nie jestem w stanie tego otworzyć. Serio, po prostu masakra. Pewnie to są jakieś groszaczki, za które bardzo, bardzo dziękuję, ale no naprawdę, żeby to otworzyć, to trzeba mieć takie malutkie paluszki. To jest wróżba. Wróżba z tymbarka. Droga wolna, proszę bardzo. Droga wolna, czyli dostałam przykaz, by nie otwierać tych groszaczków. I mamy tutaj piąteczkę, ozdoba. Na Twe dłonie, tak? Chyba, że to nie jest to. Jej, udało mi się otworzyć! I mamy tu pierścionek Pony Power. Niestety nie mam tak malutkiego paluszka, ale zostawię sobie na pamiątkę. Bardzo dziękuję. I mamy tutaj jeszcze taką... taką narączkę, bransoletkę. Pink, nie chcę się wyostrzyć, halo? Pink Party! Zumba! Bardzo fajna, bardzo dziękuję. Okej, okay, kochana, no to wszystko, jeśli chodzi o ten liścik, także bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze Cię pozdrawiam oraz całą Twoją rodzinkę. Kolejna będzie paczuszka, która jest tak pięknie zapakowana, słuchajcie, wszędzie są koniki. Okej, okay, zapomniałam wspomnieć, że paczuszka jest od Natalii. Także Natalio, przepraszam, że nie wspomniałam o tym na samym początku. Paczuszka jest ogólnie bardzo ciężka, także naprawdę ciężko mi jest ją w ogóle otwierać. Magazyn. Ojeju! Gazetki 2011-2012. O kurcze! Zobaczcie, to są gazetki z Filii. O! Wow, no tego się nie spodziewałam. Ja Cię kręcę, Ty tak wszystko chowałaś. Ja Cię. To są plakaty. Wow, naprawdę nie spodziewałam się czegoś takiego. Dziękuję, no to jest niesamowita kolekcja. Sobie przejrzę to później na pewno. Ja Cię kręcę. Ale ładny portfelik.
w takim mega starodawnym stylu z wieżą Eiffla. Wow, ale super, śliczny jest. O, tak myślałam właśnie, że coś tu będzie. Mamy tutaj kod, nie wiem dokładnie na co. Okej. Okay. Jeżeli ktoś wie na co, możecie go wykorzystać, bardzo proszę. Sama nie wiem na co, może komuś się przyda, może ktoś lubi takie rzeczy. Zobaczcie, jak ładnie jest w środku w ogóle zrobiony. O, Jacie! Patrzcie, jaka żabuszka! Jaka ładna! Bardzo dziękuję. I tutaj mamy już pust, ale naprawdę jest bardzo ładny, jest prześliczny ten portfelik, bardzo mi się podoba, na pewno mi się przyda, na pewno będę z niego korzystać, także dziękuję. Dobra, tu mamy jakieś woreczki i chciałabym w sumie, wiecie, no nie psuć tego, nie chciałabym ich rozrywać, nie wiadomo jak, ale też chciałabym się dostać do listu. No kurczę, nie wiem co o tym tam możesz napisać do mnie. Tu wyciągam. Ojej! Zobaczcie, jakie słodkie! O Jadzie! Ojejku, to jest chyba ich ten, legowisko. Zobaczcie, jak słodko! Dziękuję bardzo. Kurczę, słodziaśne. Okej, okay, lecę dalej. Tu maluśki kucyk! Śliczny, dziękuję. Tą karteczkę. Tori, zobaczcie, ale śliczna. Jeju, to jest chyba ta, której się świecą skrzydełka w ciemności. Ale śliczna. Ja cię kręcę, ale ma śmieszny ogon. Pierwszy raz widzę takiego kucyka. Ojej, ale naprawdę jest śmieszny i dziwny. I mamy tutaj dwie takie. Ojejku, tutaj chyba róg odpadł. Kirina, okej. Okay. Śliczne są. Naprawdę. Kaspian. Słuchajcie, to jest Kaspian. Jeju, ale ty musisz mieć ich mega dużo, skoro zbierałaś nawet gazetki. Aż nie wiem, co powiedzieć. Słuchaj, naprawdę. Miss Magic. Ojeju. To chyba moja ulubiona. Naprawdę, wygląda totalnie przepięknie. On nazywa się Twilight. Zobaczcie. Śliczny, to znaczy to jest chyba ona, Twilight, tak. Kolejny kucyk taki bardzo ciemny, nazywa się Elvin. Czekajcie, tą reklamóweczkę. Nie, spadają mi reklamówki, za dużo ich. Jeju, a tu, jejku, ona jest taka stara już, zobaczcie, że tak aż odpadł ten meszek. Jeju, to one naprawdę muszą mieć już miliony lat. Ale to naprawdę super kolekcja. Czemu ty takie rzeczy wysyłasz? To przecież mogła być super pamiątka dla ciebie. Zobaczcie, kolejna. Ale śliczna. Dobra. Willow. Zoomuj się. Jaka ładna. Naprawdę one są piękne. Agnix. Wybaczcie małe cięcie, po prostu jest tak gorąco, że musiałam pójść się napić. Już jestem i lecimy dalej z otwieraniem niesamowitej paczki pełnej chwili. Tu mamy jej balon? Co? To jest chyba coś o tym kucyku. Zaraz zobaczymy. Iris, strażniczka. To jest jej portret. Ojej, faktycznie! To jest ona! Jejku, ale śliczną ma grzywę, zobaczcie. Przecudowna. Jeju, przepiękna, dziękuję bardzo. Okej, mamy puk kolejny, ale ma ogon fajny, zawinięty, jak ślimaczek. Ale, oj! Alerta. Alerta wygląda tak. Pando. Zobaczcie, to jest samiec, faktycznie ma taki czerwony ogonek. I tu mamy chyba jego synka, tak mi się wydaje. Przepiękne, naprawdę. Te komplety są super. Echo. Prześliczna, różowa. Luthia. Okej, okay. Śliczny pysioł, a zobaczcie, taka dumna z siebie jest. Tu są inne rzeczy, słuchajcie, tu są inne rzeczy. Tu jest piesek. Ojeju, jakie śmieszne. Ale jakie śliczne. Ojej, zobaczcie, jakie śliczne.
W stroju kąpielowym. Chyba tak, chyba one są w stroju kąpielowym, chociaż nie wiem, ta nie. Ale ona wygląda, jakby była w stroju kąpielowym. Bardzo ładne, jejku. Ej. Ojej, patrzcie na to. Jaka cudowna. Edycja walentynkowa. O jacie. No patrzcie, jaka jest piękna. No cudo, po prostu cudo. I królowa chyba, tak? Chyba? Prześliczne. Wow! A co to za jakieś wow? Takiego kucyka jeszcze nie widziałam. Jacie, zobaczcie. Ale śliczny. Riley, idziesz zobaczyć? Merrow. Ale piękna. I wygląda tak? Maluśki. I on nazywa się Leonarda. To jest ona, okej. Okay. Zobaczcie. On ma więcej diamentów. Wow. Jaka cudowna. Riley. To jest portret księżniczka Javel. Dlatego ona tak, ale jest śliczna. Jeju. Naprawdę cudowna. Jest tyle pięknych kucyków tutaj. Mamy kolejnego kucyka. I on się nazywa fryzjerka. Fryzjerka, zobaczcie. Mamy tutaj panią fryzjerkę. No widać po niej fryzurę ma taką, że ho-ho. Śmieszna. Naprawdę śmieszna. Też chyba z jakiejś edycji. Wow. Oryx, jaką ma grzywę i ogon dziwną. Dobra, ja już zaraz zobaczę, co to za kucyk. Sportsmenka. Ale śmieszna. Totalnie taka, to śmieszna jest, naprawdę. Dobra, to też to odkładam. Kubkę, którą sobie zostawiam. I jeszcze to. Wow, o nie, dziecko wypadło. I mamy tutaj takiego kucyka i takiego kucyka maluśkiego. Czyli mamy tutaj parkę znowu. I otwieramy. Co tu jest? Stylistka. Proszę bardzo. Stylistka Klaudia. Bardzo ładne. Okej, doszliśmy do końca. Słuchajcie, tych paczek, które tutaj były w środku, w jednej paczce. No, totalnie wow. Dobra, mamy tutaj jeszcze jakieś karty z kucykami i w końcu doszłam do listu. Możesz przeczytać na odcinku. Nie mam nic do ukrycia z jednej strony, z tej strony, tym razem Natalia. Chcę Ci przekazać, że jesteś bardzo optymistką i super osóbką. Twoje filmiki kocham nad życie, a przede wszystkim serię ze Star Stable Online. Ja również gram w SS od dawna, a moja nazwa to Dashia Evening Hill, dobrze, przepraszam, ale przechodzę do tematu paczki. Założyłam, że posiadasz niewielką kolekcję kucyków Fili. Tak się składa, że też taką posiadam, jednak moja jest albo raczej była ogromna, ponad 100 figurek, jeju. Wiele z nich sprzedałam, ale zostały te poszkodowane moimi zabawkami z dzieciństwa. Ojej, tak więc pomyślałam, że Ty będziesz mogła dać im trochę miłości i nowego życia. Oprócz tego znajdziesz tutaj gazetki i plakaty. Nie wiem, czy niewycofane, a niektóre koniki pewnie mają jakąś wartość kolekcjonerską. Jeju, 15-letnia wariatka ze świrem. Ojej! Co to jest? Jakie śliczne! Ojejku, dziękuję Ci bardzo! Może brakować stron, ale mają 6-7 lat, więc kilka turbulencji przeżyły. O kurczę, nawet nie wiem co powiedzieć. Chichi Love z nowej wersji, starszej wersji, łóżeczko dla psiaków. Kod do albumu ze zdjęciami. Aha, ojej, mój rysunek, czyli to jest kod do albumu. Kurczę, nie wiem co powiedzieć, naprawdę dziewczyno, wow. Tak teraz kolekcja wygląda. Wiesz co, ja te kucyki trzymam w takim specjalnym pudełeczku za szkłem, żeby im się nic nie stało, bo są naprawdę cudowne, bardzo mi się podobają, także naprawdę Twoja paczka była przecudowna. Jeszcze raz Tobie dziękuję i bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Okej, okay, kolejny list jest taki mega ogromny. Ja już sobie pozwoliłam otworzyć ze względu na to, że po prostu z tamtej strony jest adres. Zobaczcie, jaki on jest wielki. Ja już go sobie otworzyłam, żeby sobie ułatwić.
I co zobaczyłam w środku? Kolejny list. Już Wam mówię, od kogo to, bo zapomniałam powiedzieć, jak zwykle. Jest on od Gabrieli. Słuchajcie, od Gabrieli. O rany, dobra. Atakama. Ojejku, otwieraj po kolei. Tu mi nie wyszłaś. Wyszłam. Od Gabi z Tomaszewa. Dobrze. Słuchajcie, otwieramy moimi nożyczkami. Dobra. W środku już jest pusta, ale mega fajnie zrobiłaś w ogóle całą tą kopertę, to wszystko. Naprawdę, Gabi. Tu mamy jakieś kucyki, tu mamy jakiegoś kangurka, pieski, jakiś kluczyk, tak wypadło, więc to pokazuję. Tutaj jakiś kangurek, jakiś liczny. I mamy kucyki. To są chyba, tak, to są te kucyki, to nie wiem co to za kucyk, ale to wiem, że to jest z tych kucyków My Little Pony. Tylko jak ona się nazywała? Twilight Sparkle? Chyba tak. Musiałam pomyśleć chwilę. Dobra, odkładam to na figurki. I lecimy. Słuchaj, z tego co widzę, to tutaj jest trochę szkła i to takiego mega drobnego szkła. Wydaje mi się, że troszeczkę się tutaj coś potłukło. Troszeczkę się boję. O, widzisz? Zobacz. Dostałam przycisk youtubera, ale naprawdę teraz muszę być bardzo ostrożna, bo tutaj jest mnóstwo malutkiego szkła. Ja nie wiem, czy Wy widzicie to dobrze, ale jest go tutaj pełno, pełno. Będę musiała zaraz włączyć odkurzacz, żeby to po prostu, wiecie, żeby nic się nie stało. Dobra. Milionerzy. Okej, okay, tutaj jest jakiś... A, to jest jakaś nagroda, dobra. Kto jest the best? Ata. O kurde, nie wiem, to trudne pytanie. Co jest fajne? SSSSA. Tak, oczywiście, wygrałam. Dobra, otwieram zabawkę. Jej, jaki lisek słodki. O, ja nie mogę. Jaki fajny. Liski są super. Czy loga są poprawne? Jeju. Jakie ładne. Bardzo ładne zrobiłaś. A to jest 7, a nie 2. Ale zlamiłam. Miałam otwierać po kolei. Przepraszam. To jest 6. To jest 5. A ta kama. Idealnie. Ojeju. Jakie słodkie. Nie wiem co powiedzieć. No przepięknie rysujesz. Okej, okay, na jednej kartce był adres, ale powiem Tobie, że nawet ja nie mogę się doczytać, co tam było, więc wytnę to z filmiku, po prostu wycięłam, ale serio nawet mi jest ciężko się rozczytać, bo no, jest zamazany i bardzo, bardzo, bardzo ciężko, także przepraszam Cię. Tu mamy Atacama Arabian, bardzo ładny rysuneczek. Odkładam oczywiście, żeby sobie zachować. Prosiłabym Cię pomóc, a o, kurczę. Dobra, mamy. Mam tak, że czasami, gdy mi się załaduje, nagle się wyłącza. Poradź, co zrobić, bo możliwe jest, że Ty też tak miałaś. Willow, kochana, wiesz co, jeśli chodzi o problemy z Alicją, to najlepiej napisać do po prostu do twórców tam, Alicja Online Polska na Facebooku, oni tam pomogą Tobie, spróbuj odinstalować, zainstalować, wyłączyć antywirusa, być może to Tobie pomoże, bo czasami antywirus blokuje, inaczej nie mogę Tobie pomóc, bo ja nigdy tak nie miałam, więc ciężko mi powiedzieć, mam nadzieję, że Ci się uda i żeby, ale chociaż może już nie masz takiego problemu, bo to było naprawdę dawno. Także dobra, tutaj mam nie otwierać na odcinku, także czekajcie, zaraz do Was wracam. Okej, słuchajcie, przeczytałam film i jest tutaj, abym pozdrowiła BFF Martynę Szubrewską oraz Ciebie, czyli Gabi. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście obie, tak? Tu mamy 10, nie mam pojęcia co to jest. Zaraz sobie zobaczę. Ojeju, a cóż to takiego? Czekajcie, to odłożę. Tu mamy takie figurki. Bardzo śmieszne. To jest jakaś klamerka? O, nie mam pojęcia. Co to jest? Chyba klamerka. Ważne dwa, uważaj. Dobra, będę uważać. Ja ci dam i co prank, bro. Dobra, kochana. To by było na tyle. No szkoda, że akurat ten przycisk się potłukł. Też nie bardzo chcę to ruszać, bo po prostu, no widzicie, że to jest potłuczone. Nie bardzo chcę się skaleczyć. Dobra, ja to sprzątam i zaraz do Was wracam. Jeszcze raz dziękuję za paczuszkę.
Kolejna paczuszka jest jeszcze świąteczna. Słuchajcie, już Wam mówię, jest od Wiktorii. Od Wiktorii. Od Wiktorii, która ma takie samo nazwisko jak ja. Tu jest. List fanaty do szkicowania. Mam nadzieję, że się przyda. Prezencik, niespodzianka plus prośba. Jest na odcinek. Dobrze. Lecimy z jedyneczką. I to jest list. Proszę bardzo. Ojej, jaki ładny. Uwaga, uwaga. Cześć, kochana Aciu. Mam na imię Wiktoria i mam 11 lat. Kiedyś nie byłam powiązana z YouTube, ale rok temu zaczęłam grać w SSO. Pograłam trochę, żeby wszystko wiedzieć, postarałam coś obejrzeć. Obejrzałam parę filmików. Na każdym jakoś jakaś dziewczyna mówiła: hej wszystkim z tej strony Atakama. Tak mi się spodobało, że do tej pory, od tej pory Cię oglądam. Parę tygodni temu założyłam konto na ETE. Oczywiście, ojej! Jak miło. Kojarzę Cię z live'ów. O rany. Od zawsze ciągnęło mnie do koni, ale nie aż tak jak teraz. Zaczęłam czytać o nich książki, jeździć na klaczy imieniem Sonata. W tej chwili mam całą półkę książek o koniach. Mam też 8 koni szlejt, dla których zbudowałam stajnie. Wesesomo 5 koni nazywam się Brooklyn. Unagli, serwer tęcza. Jeśli chodzi o jeździectwo, chodziłam przez 3 miesiące do jednej ze stajni, ale czytałam o zasadach dobrej szkółki. Okazało się, że moja łamie ojej, ponad połowę. Wczoraj na urodzinach BFF dostałam kask, ojej, po resztę stroju. Jeszcze w te ferie wracam do jeździectwa. Ferie, słuchajcie, masakra, to było tyle czasu temu. Wiktoria, pozdrawiam Cię. Boże, musiałaś długo czekać na otwieranie tego wszystkiego. Mamy dwójeczkę, tu są fanarty. Okej, i lecimy. Mamy taki fanarcik. Super, naprawdę fajne. Dobra, czekajcie, lecimy dalej. Taki fanarcik. Też prześliczny. Star Stable od zera. O, Alicja Online. Alicja Online jest super. Mam nadzieję, że Wy dobrze wszystko widzicie. The Sims 3. Siostry Tao. Sara i Oni. Tak. Horse Heaven. O, sezon drugi. Tak, tam był Szajerek chyba w pierwszym odcinku. Poczta od widzów. Wszystkie moje odcinki ślicznie narysowałaś. Naprawdę. Bardzo ładne. Bardzo ładne rysuneczki. Za wszystkie dziękuję. Tu mamy coś. Piąteczka. To jest piąteczka. Prezencik. Ojej. Coś się popsuło tu. O nie. Ale bardzo dziękuję. Mimo wszystko jest śliczne i doceniam w ogóle wszystko, co robicie dla mnie, bo to jest niesamowite. Dobra, mamy trójeczkę do szkicownika. Nie będę tego teraz wyjmować. Wiecie, że nie chcę Wam pokazywać, także teraz nie pokażę. Tu jest czwóreczka. Mam nadzieję, że się przyda. Zeszycik! Ale zobaczcie, jaki ładny! Na pewno się przyda! Bardzo dziękuję! Bardzo, bardzo dziękuję. Myślałam, że tu coś napisałaś, ale nie jest pusty. Na pewno go wykorzystam, na pewno w pracy mi się przyda, także... I mamy tutaj... Ojej! Ojej, a co to? To jest szósteczka, niespodzianka, ale matko bosko, co tu jest? Słuchajcie, wow! Ile kasiory, tu jeszcze coś wypadło! Wow, słuchajcie, no to jest gruby hajs, zaraz to przeliczę. Okej, cała ta skarbnica drobniaków to aż 6 zł, także bardzo, bardzo dziękuję za donata, dziękuję za całą paczuszkę, za fanarty, no, naprawdę są śliczne, dziękuję za wszystko kochana i jeszcze raz buziaczki dla Ciebie, pozdrawiam Cię przeserdecznie. Kolejny liścik wygląda tak, jest od... Ani! Od Ani! Także otwieramy sobie. Bo się tam wysypało. Czy to była jakaś gra? Słuchajcie, czekajcie. Czy to już wszystko? Nie, jeszcze nie wszystko. Dobra, wyciągamy. Czy to już wszystko? Tak, to już wszystko. Odkładam na bok i teraz sobie zobaczymy, co to takiego. Tu mamy jakieś zwierzątka. Ojej, ale tego dużo! Bardzo ładne. Kurczę, zobaczcie, ile tego jest tutaj. Okej, odkładam sobie na bok. Tu coś jest. Ciągnę. Kolorowanka! Zobaczcie, kolorowanka jest dla mnie. Wow!
Oto mój ulubiony film. Sami swoi. Choć zimno i ponuro, to tata zawsze nas pocieszy. Teraz już jest gorąco. Hej, ja taka mam nadzieję, że spodoba Ci się moja kolorowanka. Dziękuję. Bardzo ładnie rysujesz, naprawdę. Ale ślicznie to zrobiłaś. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Ojeju, to jest grubo. To jest grubo, słuchajcie. Bardzo ładnie. Wow, Simsy! Ale masz ładnego konika. Słuchajcie, no wow. Cudowny. To i to. Przepiękne. Widać, że używasz modów. Bardzo fajnie. Mody są super. Hej, Aciu. Witam Ciebie i Godziaka. Bardzo Cię lubię. Nawet kocham. Jej, mam 14 lat. Oglądałaś Uwolnić Orkę i ten Tu pod małych stóp? Tak, oczywiście, że tak. Czy będzie jeszcze mailbox? Zobaczymy. Okej, okay. Czy po nagraniu tego odcinka zrobisz ze mną wyścig prywatny na Alicji? Wiesz co, ostatnio w ogóle nie gram w Alicję poza nagrywaniem, także będzie naprawdę ciężko. Najlepsza w klasie jestem z historii. Wow, no to nie są... Wow, postać z tego... Z mojej ulubionej bajki z dzieciństwa, z Kaza. Kurczę. Gdy Acia jest chora. Oj tak, teraz jestem chora. Przyślij mi autograf. Kochana, ale nie zostawiłaś tutaj żadnej koperty ani nic takiego w ogóle z tymi autografami, to ja będę musiała i tak, jeszcze mam zaległe do wysłania. Cześć mama, cześć kochanie. Nazwę Cię Mustang, ojej. Zobaczcie, jakie ładne. Śliczne. I tutaj, słuchajcie, jeszcze mamy jedną rzecz. Jest to gra w pełnej wersji. Planet Horse. Pojacie, zobaczcie. Może będziecie chcieli... Co to jest za gra? To są zdjęcia ze Star Stable przecież. Dziwne. Okej, zobaczymy, co to za gra. Ciekawa jestem. No, możemy zrobić z tego serię, jakbyście chcieli. Także dobra. Dziękuję Ci, kochana, za paczuszkę. Było bardzo, bardzo miło mi przeglądać Twoje rysunki, zdjęcia i w ogóle dziękuję za grę. Także bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Buziaczki. I mamy kolejną paczkę. Jest, uwaga, jest ona od Patrycji. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Od Patrycji. Bierzemy się za odpakowywanie. Dobra, słuchajcie, udało mi się ją odpakować i mamy teraz taki widok, jakby pianino. Jest tutaj napisane, że mam być ostrożna i przepraszam za to, jak wygląda paczka. Wygląda ładnie, więc nie wiem, czym się przejmuję. Ojej, dobra, widzę, że będzie ciężko. O Boże, ile tu jest rzeczy. Okej. Okay. Przeczytać, przepraszam, brzydko piszę. Lista mini paczek. O kurczę, więcej do szkicownika, żebyś była gruba. Ojej, z okazji 50 tysięcy, tak mi przykro, obiecałam głowę, obcięłam głowę, co? Coś dla Ciebie, nagroda związana ze świętami, spóźniony prezent, lista, ojej, druga lista naklejki, na szczęście nie było, co? Bardzo Cię lubię, Twoje gry, które nagrywasz, SSO, AO, Ty lubię najbardziej, oj, jeszcze... Tyle tego. O kurczę. Jeju. Widzę, że tutaj naprawdę... Oj, kolorowo z tą paczką. Także wow. Dobra, kochani, to co? Ja sobie to odłożę na bok i lecimy. Muszę się inaczej usiąść. Masakra. To jest piąteczka. Ale mówię, co to takiego? Słuchajcie, to jest konik. On chyba kiedyś coś mówił albo rżał. Coś takiego, ale fajny. To taka mega retro zabawka. Świetna. Ja w ogóle lubię strasznie retro rzeczy. Także naprawdę takie zabawki mi się bardzo podobają, bo przypominają mi w ogóle moje dzieciństwo. Więc naprawdę dziękuję. No świetna jest. Tutaj kolejną rzecz. To jest siódemka. Ojeju. Spójrzcie na to. Boziu, ale on jest ciężki, jaki śliczny. Ma takie kuleczki w środku, dlatego jest taki ciężki. Ojeju, ale to mega kochane, naprawdę. Dziękuję bardzo, śliczny jest ten misiak. Niech on sobie tutaj z nami siedzi, w ogóle zobaczcie, on może siedzieć. A!
Okej, okay, tutaj mamy jedyneczkę i to jest coś do szkicownika. Aha, do szkicownika nie otwieram, zostawiam u siebie. Co to jest? Co to jest? Ojej, a co to takiego? Tak mi głupio obcięłam głowę, ach, ojej. Chciałam Wam dobrze pokazać i mi upadła. To jest trójeczka z okazji 50 tysięcy subów. Ojeju, kurczę. Zaraz zobaczymy sobie, o czym to jest. Czworo 11-latków mieszkających na różnych kontynentach przechodzi rytuał Necronal pod okiem tajemniczych nieznajomych w zielonych płaszczach. Ojej! Wymieniają się cztery bestie. Wilk, lamparcica, panda i sokolica. Ojacie! Ojejku, lubię takie książki, także bardzo chętnie sobie poczytam. Dziękuję! Dobra, co to może być? Co to takiego? Balony! Ojeju, to są balony serduszka! Tutaj mamy fryzja narysowanego bardzo ładnie. Kochana, przeczytałam sobie wszystkie liściki i powiem Tobie, że nie zawsze jest tak super i kolorowo, także się nie przejmuj, głowa do góry. Na pewno będzie lepiej i mam nadzieję, że pojedziesz do Stadniny i że będziesz się super świetnie bawić, naprawdę. Także trzymam za to kciuki. Zobaczcie, mamy tutaj fanarcika, Atakama, bardzo ładny, naprawdę ślicznie rysujesz. Tak mega słodko, uroczo i w ogóle. Dobra, to jest od tego, co otwierałam. Co to jest? Słuchajcie, no to jest chyba znowu ta zagadka, którą miałam otwierać. Za grosze, bardzo dziękuję. Tak jak Ty, lubię wręcz, kocham koń, jesteś moją ulubioną youtuberką. Nie wiem, czy dobrze napisałam, nie opuściłam żadnego Twojego odcinka ani live'a, chyba że musiałam się uczyć. Kukika, tak nazywa się mój kanał na YouTubie. Ojej, wiesz, dużo rzeczy się do Ciebie pisałam na live, ale Ty nie odpowiadałaś, więc dlatego piszę ten list. Myślę, że teraz będziesz na mnie zwracać uwagę, ale i tak Cię bardzo lubię. Dziękuję, kochana. Na live to jest tak, że po prostu jest dużo osób i ciężko mi na wszystko zwracać uwagę. Także mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła. Mam nadzieję, że tutaj już wszystko przeszukałam. Chusteczka, cóż to takiego? Wow, ojeju. Donajcik kolejny. Kochana, dziękuję bardzo. Chyba to już wszystko. Także dobra, lecimy z kolejną paczuszką. Ciebie pozdrawiam raz jeszcze przesrdecznie i dziękuję za wszystko. Słuchajcie, nie wiem, czy mi wystarczy pamięci, ale jeszcze zdążę nagrać ten liścik, mam nadzieję. Jest on od Julii. Słuchajcie, od Julii, zobaczcie, jest tutaj jeszcze mój stary awatarek. Są koniki, także jest mega słodko. Wow, wow, wow. I tutaj mamy kopertę. Ale nie jest zaadresowana i jest ogólnie zaklejona. Jak mam tutaj włożyć autograf, kochana? Kurczę, a jak ja mam to zrobić? Dobra, jakoś to spróbuję zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się z Twojej koperty w ogóle spisać Twój adres. Jest tutaj, także włożę go tutaj do tego i zostawię. Co tutaj jest? Zobaczymy zaraz. Ojejku, już drugą rzecz dostałam zrobioną z tego właśnie materiału. Bardzo ładne serduszko. Bardzo dziękuję. Na pewno sobie gdzieś położę do ozdoby. Na szczęście! Ojej! Dzięki bardzo. Nakleję na lodówkę, żeby wiedzieć, że Nutella przynosi mi szczęście. Dobra, wysypię sobie na rękę. Ojej! To jest bryloczek z A! Zobaczcie! Jaki śliczny! Ramy. Wow! Ale donej gruły również, słuchajcie. Bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję za donajcika. Jestem super. Chyba to dostałaś od lekarza. Ja nigdy tego nie dostawałam, bo zawsze u lekarza byłam, słuchajcie, niegrzeczna i nigdy nie chciałam dać sobie zrobić zastrzyków, więc zawsze było mi smutno. Także tak. Tu mamy kolejną rzecz. Ojej! Słuchajcie, co to jest? Ledowy... Wow! O kurcze! Aż nie wiem, co powiedzieć. Jaki śmieszny! Dobra, wyłącz się go. O nie! Jenniferku, wyłącz się, bo szkoda baterii. Dobra, ogarnę, jak to wyłączyć. Na razie niech to sobie mryga obok misia. Może się wyłączy z czasem. Tu mamy, możesz przeczytać na odcinku. Zobaczcie, mamy takiego ślicznego, słodkiego kucyka z tęczowym jednorożcem. Kolejnego koniurka. Wygląda też przepięknie.
I zobaczcie, jak śnieg. O, wow! Masz takie coś do wycinania, ale super! Atakama, cześć, jestem Julia i mam 11 lat. Oglądam Cię od pół roku i bardzo polubiłam Twój kanał. Jesteś bardzo miła i mega fajna. Dzięki Tobie polubiłam konie jeszcze bardziej. Uwielbiam Star Stable i marzę o Star Raiderze, ale rodzice nie chcą mi go kupić. Bardzo Cię proszę, odpisz do mnie i wyślij mi swój autograf. Pozdrawiam Cię, Miegociak. A tu jest Twój adres. Dobrze. Dziękuję, też masz śliczne imię, Julko. Tak dla przypomnienia, kliknij suba. Klikam. Bardzo Ci dziękuję za paczuszkę, za liścik. Była naprawdę cudowna. O, zgasło, słuchajcie, zgasło. Jest dobrze. Okej. Myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że się cieszycie, że w końcu udało mi się to nagrać. Ja się mega cieszę. Także raz jeszcze Was wszystkich przeserdecznie pozdrawiam. Dziękuję za pamięć, za fatygę, za wszystko Wam dziękuję. Buziaczki dla Was, wszystkich bez wyjątku. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!